Witam Was w 41 epizodzie Skatecastu. Na samym początku chcę pozdrowić tutaj chłopaków z Opola. Bo po ostatnim polskim epizodzie chłopaki byli bardzo aktywni i na Instagramie, i na YouTubie. Cieszę się bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że się spotkamy w tym roku. Super, że Wam się podobał ten epizod i mam nadzieję, że. Jak będę u Was to po tych wszystkich spotach miał prowadzić, w szczególności po tym DIY. Jeszcze raz, pozdrawiam tutaj. Lizard King w Space Papil Skateboards i w ogóle nie mam pojęcia, co to za firma. Lizard dawno był, dawno nie, już nie jeździ dla Wish'a. Nie miał też sponsorów od dawna i wypuścili montaż z tej okazji na jednym spocie triki po prostu w flipy w kąt ja rozumiem widziałem tylko, że dostał dwa promodele desek mam nadzieję, że wszystko mu tam odpowiada i co no, nawet nie wiem czy śledzić czy nie śledzić, no po prostu jakoś tak, bez emocji do tego podchodzę żadnych. Dylan Mills w Polar Skate i to jest to samo dla mnie co z poprzednim newsem, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia kim jest ten gość. Pierwszy raz o nim słyszę i też mam takie wrażenie, bo w tym tygodniu oglądałem sobie film Polara z tą najdłuższą nazwą gdzie chyba Polar zapoczątkował yy, nazywanie filmów deskorolkowych jakimś tek tekstem z piosenki, bo I like it here inside my mind, don't wake me this time. Jeśli nie wiecie, to jak jest montaż Kevina Rodriguez'a na sam koniec, to leci tam jaka, taka punkowa piosenka i właśnie tam jest taki tekst. I like it here inside my mind, don't wake me this time. No ale z Polarem też się stało coś dziwnego i mimo, że lubię, to jakoś nie wiem, no... Nie wiem, no, ten Polar jest właśnie z tego filmu z 2016... Tak, premiera była w 2016, gdzie po prostu każdy VXM tak tak machał <grym> jak Pontus. Później dopiero wszyscy w 2018 przerzucili się na Strobeka. W sumie w 2019. Ale to, no nie wiem, no jest z Polarem coś, coś dziwnego dzieje moim zdaniem. I no na pewno to, nie, to aż tak się nie jaram jak te parę lat temu. No to, nie wiem, no dziwna sprawa dla mnie. No a daj, dajcie znać jak wy podchodzicie do tego. Bo no, chyba już nie jest aż tak no comply forever jak wtedy. Dziwne. Antoni Mochocki flow of skateboards. No, moim zdaniem Antoni ma fajną stylu w. Chyba jest dość młody z tego co widać i. Mam nadzieję, że kariera się rozwinie dość dobrze. Pamiętam jego triczki na promo Agrest i byłem bardzo na tak. Świetna, sty, świetna styluwa. I nawet chyba impasa robił na jakimś filmie na Bybard. Jeśli dobrze pamiętam, S wybity przez rurę. Tak mi się wydaje, że chyba właśnie tam było. Także no, życzę Antkowi jak najlepiej. Yy, gest guest model, gest model Thank you Skateboards i Tim Gavin. Pewnie dla wielu nieznany gość. Swoją drogą, chyba Tim Gavin był jednym z założycieli DVS-a i Matixa, Tak mi się wydaje. Jeśli dobrze pamiętam. Matixa chyba z Day One'em sągiem zakładali. No ale dobra. Deska nawiązuje do magazynu Big Brother. No ja jestem chyba za młody. Aż o grze to mówię, ale jestem za młody, bo no, słyszałem tylko, że było coś, była taka gazeta, ale nawet nie miałem okazji przejrzeć, nie widziałem nigdy na oczy. Także chciałbym, żeby jacyś starsi skejci się wypowiedzieli, bo pewnie są w Polsce osoby, co posiadają jakiś numer. <elasticity> Filip Nowak, SkateNerd. <laughs> Pewnie coś tam masz, nie? No ale no. No fajnie w sumie, jeśli tam sprzed, nie wiem, dwudziestu paru lat wraca coś takiego. Promodel deski. Może ten to była tego magazynu z Teamem. Nie mam pojęcia. Także to, to takie fajne są akurat inicjatywy. Bardzo jestem na tak. To jak w 2010 roku Dave Song przecież swój przejazd powtórzył z Love Child. Przejazd po 18 latach. Tak. I te same triki <grych> na tym samym spocie i w tym samym czasie wszystko robione. Także to też było dla mnie niesamowite. Wystawa deskorolek PRL-u od Skate History. 16 stycznia w Darłowie. Galeria Rybacka i Marynistyczna. Nice. Bartek podróżuje teraz. Po Polsce widzę. Z deskami. Widziałem na żywo. A ja w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem tej kolekcji. Niektó niektóre, te przepraszam, niektóre te deski to aż nie mogłem przestać podziwiać Pamiętam, że jedna taka fajna, śmieszna, plastikowa była. Taka żółto, chyba czerwona. Nawet sobie zdjęcie z nią zrobiłem. Jakoś tak... Tak mi, tak mi zaimponowała, że aż... się śmiałem, że wezmę sobie. Ale naprawdę była jakaś taka... świetna moim zdaniem. Techrams dla Woźb. Na aukcję ekipa TechRamps zdała 6 desek. Akurat... Wyrzucali jeszcze przed, przed tym, jak poszły na aukcję. Ja wiedziałem akurat, że będą na aukcji, bo z tam z ekipą miałem dość dobry kontakt. Regulowana rura, album ze skateparkami i blackbox z gadżetami. To wszystko możecie licytować na aukcji. I świetna sprawa. No, jak nawet kiedyś wyjdzie merch podcastu, bo też już się pytaliście i coraz bardziej myślę o tym, to pewnie też zrobię. Nie dość, że bym zrobił konkurs, to pewnie też bym coś dał na jakąś aukcję, nie wiem, byśmy wspomogli jakieś schronisko dla zwierząt czy coś w tym stylu. Bo ja jestem bardzo na tak, właśnie z takimi aukcjami charytatywnymi. Mam dla Was dwa niusy na koniec. Jeden jest z Polski, jeden jest z Ameryki i zacznę od amerykańskiego. Z jednej strony jestem bardzo zajarany a z drugiej strony. Myślę, że no nie dowiezie jak ze starych dobrych lat, ale. wychodzi Baker Has aż 2. I has a Death Wish, jak obejrzałem w 2009 roku, to pamiętam, że później ten film tak bardzo katowałem. I mam chyba też takie wrażenie, że Baker właśnie z Havs Adefuish to była pierwsza ekipa co że tak powiem metale <laughs> jeździli pod rap. Jeśli źle teraz mówię, to poprawcie mnie, ale tak mi się wydaje. No Lizard za czasów jeszcze Defuisha jeździ pod Camerona, Brian Herman pod Lil Wayne'a. I na pewno to nie będzie VWX-em, Jestem przekonany. No i też no, się pozmieniało, nie? I w Bakerze, i w Defusion. Także z jednej strony mówię, jestem strasznie zajarany, A z drugiej strony, no po prostu, no obawiam się, że no nie będzie już takiej zjawy, jak w. W tym 2009 roku, no ale no cóż, no z... zobaczymy. I ostatni Newsik z Polski. To mamy nominację do Polish Skate Awards 2023. Przypominam, że Polish Skate Awards odbędzie się 3 lutego w Poznaniu. I ja tam będę. <grym> Więc tak. Skater of the Year, nominacje: Filip Dziewięcki, Michał Dida Zarzycki. Andrzej Palenica, Jan, Jony Pacyna Jaroszewicz, Aleks Furmenik -Furme, Furmanek, e, female, ska, female Skater of the Year, Ania Kulig, Weronika Horomańska, Agata Halikowska, Zuza Bon, Neliza Życka, Jan Kruki of the Year, Cyprian Andrzejewski, Franek Raczkowski, Pola Kubczyk, Franek Rutkowski, Władysław Koperski Ruki of the Year Bartosz Maciejewski Kuba Lewczak Krzysiek Dymnicki Ignacy Kruszew, Kruszewski Kuba Brańka Team of the Year S. Store Grey Area Siano Mini Ramp Underground Skate Shop Rowhide Youth Skateboards Apostrof, Uliczne Świrusy Videographer of the Year Krzysztof Godek, Bartosz Motyka, Paweł Madaliński, Kuba tojboj Kaczmarczyk, Ibu Igor Babyface i Wodzeń, a nie Igor Nowak? <laughs> Fotografer of the Year Jakub Skorupski, Kuba Wączkowski, Krzysztof Łazik, Danie Daniel Jakś, Rafał Wojnowski, Aflif of the Year. Aflif? Aflet. Atlet. <grywa> Cyprian Andrzejewski, Filip Szalak, Daniel Bajkowy Leśniak, Jean Simon, Gosia Burkacka. Czekajcie. Ej, moment. Moment. Czyli Cyprian jest w dwóch kategoriach nominowany. Nieźle. Hm, no, ja mam tutaj swoich faworytów. Ale ja wam nie powiem. No i. Dajcie znać, jak u was, kogo wy wybieracie. No bo w sumie lista jest dość spora. Tak sobie teraz przeglądam i 3 lut lutego się widzimy i mówię, dawajcie znać. Kogo wy wybieracie? Skatera, skejciary, rugi, team. Kambrzyste, fotografa. <grych> Jestem ciekaw Waszych wyborów. Ciekawostki. Mam tutaj dla Was przygotowane trzy. Pierwszym jest montaż z Madrytu, chyba. Przynajmniej mam wrażenie, że to jest gdzieś w Hiszpanii. <grych> jest to montaż, który nazywa się Sławo. Jakoś lekko ponad 12 minut. Jest fajny, <grych> interesujący. fajne nagrany. Nie mam się do czego przyczepić. Drugi jest film na 24. rocznicę istnienia firmy Habitat. Nazywa się Habitat i 24. I powiem tak, no. Kiedyś Habitata jakoś tak śledziłem. Był taki moment, że nawet byłem jakimś fanem. Teraz Habitat po prostu, no. No nie wiem, no bo spoko, jest, to jest, ale ciężko tak jakoś, nie wiem, no no zmienia się wszystko, <grym> zainteresowania ludzi się zmieniają, no i też nie wiem, no Habitat spoko zawsze, ale no też nie jest to film, który jakoś tak no, odmienił życie, jest, na, jest na, na pewno jest ładnie nagrany, i dużo trików jest ładnych, mocnych. Nie będę ukrywał. No, film jest całkiem spoko. Też nie jest jakiś długi, no chyba jakieś niecałe 19 minut trwa. Jest Marius Mariusz na to. <grywki> I Jadowski ma parę trików. Tutaj montaż mam o, na Playcie, który nazywa się Bubblegum. Po prostu Sprawdźcie dla muzyki. <laughs> to jest, ja, ja się raz zaśmiałem. No, no ja lubię. Ja w ogóle lubię teraz bardzo te wszystkie europejskie montaże jakoś tak. Nie wiem, mają ten swój klimat. I najlepsze jest to, że... Ostatnio myślałem, kiedy wyjdzie nowe Jante i wychodzi jeszcze z Finlandii, z Helsinek, to ja będę. I już wiadomo, co będzie montażem tygodnia. <głos> <głos> ale Bubblegum polecam Wam sprawdzić, bo to jest też jakoś niecałe 9 minut. I nie zawiedziecie się, bo jest bardzo fajny i sprawdźcie muzykę, nie? No i wjeżdżamy z montażami tutaj. Na początku weźmiemy sobie montażyk SF Analog Dream. w San Francisco, ale z gx stations. Na początku WOLI. -E, potem WOLI -E na manuala, w chodnik na chodnik w dół od Chrisa Afamsa, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko. Wally -E na 50, Wally -E front set 180 na switch, na osmany, flipek, Flipek. backset lip slide, w ze w zejście w barierkę, zajawa straszna. Mega się jaram, i kickflip w barierkę. Flipek. I kickflip, meny. Z many takie oli -y przez dłuższy schodek. Frontside flip. fakey frontside nose slide na switch nose meny. fakey flipek. I fakey trójeczka. Switch frontside 180, nose meny, no hill out. To jest świetne połączenie, no po prostu... No zejście na Hill, Kickflip Walleride -right i Boris Light z murka na Rurę i Wally. <grywki> shove it out na wąskim murku, flipek przez chodnik na ulicę, power i Oli przez motor. Chris tak samo wjechał. Dob idealnie pasuje do tego. Street San Francisco, frontside flip, przeschodnik i bonnes, przeschodnik na rybie. Ostatnio próbowałem się bonnesa nauczyć. W ogóle mi nie podchodzi. Ludzie mi tłumaczą, mi jakoś no, nie umiem bonnesa. Frontside Tacitlite na China, Chinatown Banks, backside noise grant na kontenerze. No li front frontside, w sumie no slapi Front Tail, na, fr na backside cruxa switch backside cruxa switch frontboard popout e slappy no slide przejście na backside cruxa, świetne to jest rewelacja, frontboard body varial out front blunt backside flip out, tak samo dobre połączenie boardside na róże przy schodach Backside board slide, jak coś. Backside big spin. Backside no slide. noli flip out. To też jest taki, taki jakiś, nie wiem, no piękny triczek. I noli popszowit na board slide to fakie. No niespotykane. noli flip na many. impas pod trójkę na many. impas out. Piękne. Front 50 na wysokim murku i zaraz potem Bexit Smith też na tym murku. Dość wysoki i taki ciężki spot. Nie wiem, frontside finger flip, chyba. Nie wiem, jakoś te flipy ręką też jako na te nazwy. ride na znaku jeszcze przejechany na jednej nodze. <grystanie> Steez. <grystanie> Montaż oceniam bardzo dobrze i w ogóle. Ja jestem ogromnym fanem tej jazdy w San Francisco, mimo że ja bym się bał. W szczególności te downhill, wszystkie. Ale spokojnie do San Francisco jeszcze w tym epizodzie wrócimy. Kolejnym montażem jest Tushire. I śmieszne z tym montażem jest to, że leci My Bloody Valentine na początku, a potem jakiś nowy rap. I też w ogóle nagrywane w Berlinie i w Australii, w Melbourne. Niesamowite. Pivot to fakie. Switch backside. Frontside grind To już w Berlinie spocik. Tylko nie wiem jak się nazywa. <grych> to chyba jakiś dworzec, tak mi się wydaje. Backtail, big spin out. Piękny big spin w ogóle, piękne zejście. Backside blindslide. Backside flip out. Ej właśnie jeszcze tutaj chcę powiedzieć o nagrywaniu tego montażu, bo nie dość, że jest nagrane dobrze to to nie jest VX, ale to, to tak jakoś przypomina strasznie tego VX'a ale naprawdę tutaj jeśli chodzi o kamerzystę to on, no, zrobił mega robotę i ciekawi mnie właśnie co to jest za kamera. Backside crux. Na jakimś ciężkim spocie. Jeszcze przy jakimś ogrodzeniu. Wąski chodnik. Ciężka sprawa. Backside Crux na rurze tym razem. Oli przez rurę w bank. Też jakoś no, niepojęte dla mnie. <grymne> Wallride z banku. Woli. Fajny spocik. Backside flip przez betonowego pachoła. I fakey flipek klasycznie. Oli przez rurę, jeszcze od boku. Też jakoś tak rzadko spotykane. Fake meny, fakey fake true out. Switch frontside tailslide. Revert. Tak samo świetny triczek. Przynajmniej mam nadzieję, że na switchu. No, frontside flip albo half cup flip i switch flip lub kick flip ze schodów. No, frontside tail to fakey, zaraz potem switch flip, switch back tail. I to jest Sean Powell. I tutaj chcę się odnieść do jego butów, bo jeździ w New Balance. Ach. Czyli jednak faktycznie coś z DC dziwnego się dzieje, bo przecież jak dobrze wszyscy wiemy, Sean jeździ dla DC. No, smutna sprawa. Oli nad rurą na backside slide na murku. Zmurka na murek Nosmeny. Dość wysoki spad, jeszcze. Backside slide 27 out. E, frontside 27 out. <laughs> frontside 180 na switch backside Cruxa. Na sam koniec. Jeszcze backside Grind do fajki. I mówię, tutaj kamerzysta zrobił naprawdę dobrą robotę. Cały czas mnie ciekawi, co to za kamera. No, czy to jakiś Panasonic? I takie ustawienia? Albo w, przy montażu? Tak wszystko zmienił? Nie wiem, no chyba aż tak się nie znam. No, ale jeśli wiecie, co to jest za sprzęt, to napiszcie mi w komentarzu, bo to naprawdę świetnie wygląda. Teraz weźmiemy sobie przejazd Gustavo Andrade, Sinistro. No, chyba po brazylijsku. Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że są brazylijskie spoty. Na samym początku backside flip. Z czterech naprawdę wysokich schodów. Więc już wiadomo, że mamy do czynienia z bęgiem. Mocny, mocny street. Fake flip i fake variant flip ze schodów. Tutaj leci trick, którego nie, no nawet nie wiem jak się zabrać, no nie mam pojęcia. Switch backside 360 i jeszcze ze schodów, no dla mnie trick zupełnie nie do ogarnięcia. Backside 180, fake no grind i na ławce. Switch Frontside 5 z przejściem na Backside Cruxa tu fakie. Switch Backside 180 Nose zejście w pęk, mały, taki lightowy akurat. Fake Hill na flacie. Dość taka sketchy, stylowa i Switch Oli też w spad. Fake Pop przez barierkę. Fejki front Frontside Crux. Front, fake frontside flip out, też dawno chyba nie widziane. Switch frontside blind slide, w, można powiedzieć, w środku. donicy banger. Switch heel, switch oli na ławkę. Switch back tail, przowit out na ławce. I zaraz potem najtrudniejszy grind Chyba switch backside smith grind to jest dla mnie też nie do pojęcia. Backside wall ride z grabem. Ale ja nie mówię jakie raby bo mówiłem, że już mam problem z nimi. <laughs> switch wall ride, Też na wallu przy schodach. Na switch wall ride. No niesamowite. Frontside blind slide. Zejście w środku ławki. Zaraz po tym flip na frontside no slide. Frontside 50 na dość długiej rurze. Lekko w dół przy takich długich schodach. Niby lekko w dół a Prędkość się nabiera, dość poważną, że tak powiem. Jeszcze też akurat spocik, widać, że jest cały czas w dół, tym bardziej trudniej. Ale tam w Brazylii chyba nikomu nie przeszkadza. <grybujesz> no i co im tam nie robi, nie? Oni na wszystkim tak samo. Kawalerial przez barierkę, też oczywiście spadł. Backside Big Spin na Switch many, Revert Switch Backside blunt Slide, Frontside 270 na ławce Switch Backside Lip Slide na murku. Jeszcze dość długi i przy trawie Psowidł przez gapik Switch Varial Hill z trzech schodów dużych. Niesamowite Switch Frontside Smith na róże przy ścianie. No. Też w ogóle rury przy ścianie to jest dla mnie coś nie do pojęcia. Nie, mam, nie wiem jak oni to robią. Fake flip, fake meny na dość długiej ławce. Też niesamowite. Frontside 360 przez rurę. Jeszcze wybijał front 360 z dość sporej odległości. Switch truja ze schodów. Też switch truja. No, coś, co, coś zakręcę, ale to Switch 3 nigdy. No Libackside Hill pod wiaduktem w Bank. Nie wiem jak to jest, że budują te wiadukty z bankami, No w Chciałbym coś takiego. Switch Backside 50 na murku przy schodach. I na sam koniec. Dość długi. Switch Backside Tasty i jeszcze zejście przez. Można powiedzieć transfer taki i przejazd, powiem tak, nie, nie jakoś przekombinowany, że jest NBD same, ale naprawdę bardzo przyjemnie się ogląda i kurczę, no czekałbym na więcej takich rzeczy. Jak już dobrze wiecie jestem ogromnym fanem GX1000, no i już się to czekałem na początku roku GX1000. Bilbao and Vigo. Ale już mówię, to nie jest montaż tygodnia. Mimo, że jestem bardzo, no tak. Na początku dostaliśmy w ogóle zjazd na jakichś. pękach? Łolach? Nie wiem, no to jest dla mnie spod zabójca. Woli 50 na różę w dół. Od Jeffa, Karlaila. Karlaila? Car Carly? To się chyba nie odmienia. Nie wiem. Backset 180 przez rurę w ulicę w dół, czyli już gay 1000. Woli od rury. W bank. Truja ze schodów w ogóle w podjazd. Nice. Na pomniku jakimś. Chyba. Back 36. Heel flip na front. 50 na skrzyni. Manual Wallride. Right, kris Pięknie. Wallride. Right, big spin out. kickflip przez rurę. też bank. Jeszcze z jakichś płytek. Bardzo nierównych. Backside 180 przez Donicę Frontside 50 na rurze pod górę i w dół. Oli przez murek na 50 na stojaku na rowery. Najeżdżane 50 Back36 out. Najeżdżane 50 Transfer w bank. Tak samo to już w ogóle, nie? Ten transferek jeszcze w bank. Manual na chodniku jeszcze na. W takim podjeździe. Też świetna sprawa. I impasik przez bank. Jeszcze pse, przez barierkę. Oli ze schodów i backside wall Oli ze schodów i wall w bank. Backtail w taki jakby bank. Malutki switch flip. Na switch many. Frontside 180. fake nose grind revert. Truja na flacie od razu po szybkich dwóch odepchnięciach nose -bong. I, i po tym koniec sekwy flipek przez rurę na oparciu takiej jakby betonowej ławki board slide jeszcze zaokrąglone oparcie switch oli przez ławkę bank backside t-slide na trzech murkach i murki są proste, ale Spot jest w ogóle na chodniku w dół, więc też jakoś ciężka sprawa, nie do pojęcia. Heelflipmany w bank, jeszcze w zjazd, no można powiedzieć w dwa banki. Kickflip też na tym samym spocie w banki, to jest dla mnie nie do pojęcia, ale mówię, no San Francisco, to oni tam wychowani cały czas są w dół. <laughs> Frontside nose slide. Zejście w bank Też w sumie nawet spotykane Takie triczki. Chociaż, chociaż nie. No, ch najbardziej to chyba taki na banku na komplej, na front taila tak mi się wydaje, nie? Coś takiego. No, klasycznie. Baba się kłóci. Woli. bank decha poszła. No, jeszcze coś z kolanem. Aż się złapał. Nie próbuję wymówić jego nazwiska, bo wiem, wiem tylko imię Willow, ale nazwisko to nawet nie próbuję się zabierać. No i siadło, no, Wali, w Bank. Jeszcze zejście w ulicę. Bank w ogóle jest strasznie nierówny. No i no co, no? Banger. Oli przez rurę, również bank też z jakiegoś kamienia. Kickflip z double setu. Co na wierzchnia, też jakieś płytki, we wzorki. Transfer na front taila. Frontside flip, można powiedzieć, no, na takim jakby fanboxie. Ten spot już na wielu filmach był. Switch już frontside 180 przez rurę. A jeszcze wchodnik, lekko w dół. Oli na dunicę na frontside Smitha. Kickflip przez rurę, również. Bank w ulicę w dół. I tak samo frontside 180. Jeszcze z, cały czas w dół na switchu zjeżdżać, co w ogóle jest przerażające. slide na rurze, przy banku. Najeżdżany switch 50, również na jakimś takim jakby oparciu ławki. Też w ogóle coś niesamowitego, że takie rzeczy budują. Frontside Lipstick side to fejki na zaokrąglonej rurze. A nie, bo tutaj zaokrąglonego murka jeszcze, a tu proszę. Mamy zaokrągloną murę. Rurę. Murę. <ścoughs> Co ja gadam? Oli przez rurę, przez murę. Wy... Trzy, można powiedzieć, bęki? Trzy zjazdy? Ej, ty, właśnie. Jak jest wąski murek i tam się robi board slidy, no to można powiedzieć, nie? Mura. Mamy murę przy schodach. Świetnie, wymyśliłem nowy spot. Dziękuję. Teraz na inera trzeba wstawiać. Co, coś takiego. Nie, może dlatego, że tych wszystkich ziomów z gx 1000 nie było na tym montażu. Ale no co, no, cały czas w dół i i tak mi się podobało. No ja i tak mówię. Jestem ogromnym fanem tej ekipy, także. No ja jestem kupiony. A montażem tygodnia jest. Skate deluxe. Montaż z Budapesztu. Ha. Nie no, naprawdę tutaj wszystko mi się podoba i. Muzycznie jest fajnie i kamerzysta dobrą robotę robi. I triki są fajne. Jest w ogóle dużo dobrych spotów w Budapeszcie i też wiele trików, które nie wiem, super chciałbym umieć <grytale> backtail, backside smith, backside blind slide, Jeszcze transferek na ulicę, front nose na ławce. No comply, Polgem no comply Wally, tak to nazwać. Kickflip i Najeżdżany, najeżdżany 50, piękna sprawa, piękny spot. Frontside noseblunt, jeszcze zejście z, dwóch, z trzech schodków, przewid w bank i zaraz potem triczek nolly hill w bank i na tym samym spocie ten sam trik zrobił też Michał Juraś, więc Polska była pierwsza. Frontside grind tu fejki, Team Jankę, czyli mój ulubiony skate 2023, frontside no slide 27 out, tutaj half cup No slide, fakie lub noli-tail lub no, fakie nose, <noise> flip-out, fakie board, fakie hill na, na ulicy, Tim Jankę, Podjazd pod trzy schody, front show it, i backside z trzech schodów, Adilson. Pedro, Backside na przez cały schodek, Heel Flip many, Heel Flip po trzy schody, Backside Flip na, w kąt, e, nose Blunt 27 out czy 180 out, Backside 180 na koncie, backside, backside Tail Slide na bęku z kostki. Też jakiś taki ciężki spot. Backside 50. Na, na początku na, na małym mureczku. Można powiedzieć na krawężyczku. Frontside 180 pod murek. Half cap crux to fakey i fakie flip out. Backside lip slide Front show it out. Martin Sandberg. Backside grind na zaokrąglonym murku. W końcu! Backside grind na zaokrąglonym murku to fakie jeszcze. Tim Jankę. Bennett grind, revert, dobrze, nie, Bennett grind, right, switch, backside out, frontside nose grind, frontside blank slide na ławkach i zaraz potem kickflip ze schodów jeszcze między donicami. Bennett grind, jak coś to backside 180, na no switch, backside Smitha. <grym> backside nose grind to fake na murku jeszcze pod. Frontside nose slide, big spin out. Backside Tailside Trzowit Out, fake noseband na, na banku, e, backside nosegrain to fake, fake flip w podjazd. I zaraz potem switch backside Tailside, switch pop out, można powiedzieć na parapecie. Zwybity kick flip na kule, switch frontside. 360 wybity też na tą kulę. Nie wiem, no chyba tak można nazwać. <grydy> Oli przez murek na front taila i przejście na front blanta. E, front boarda na następny murek. Backside grind, Truja. Oli na murek. I frontside 50 na rurze. Zejście po drugiej stronie. Backside North przez murek. Jeszcze cztery, cztery schodki też legendarny spot. Tutaj wjeżdża Oli, w ogóle przez łańcuchy i przez transfer, więc też dla mnie banger. Half cup nozgrind to fejki na murku przy trzech schodach. Switch frontside Crooks, fakey po out. Też niesamowity triczek i Martin. Na końcu wjeżdża z backlipem na murku pod górę, na jakimś falowanym niesamowite. No, po prostu ten trick, ten spot. Banger straszny. I dla mnie jest montaż tygodnia. Jaram się strasznie. No, ten team Skate Deluxe też jest bardzo fajny. I no, mówię, no, dla mnie skaterem Roku Europejskim 2023. No, Tim no, ja jestem ogromnym fanem jego jazdy i tej stylu. No, po prostu dla mnie gość jest numer jeden w Europie. W 2021 był Rob Matman, w 2022, co mnie już nie pamiętam. <grym> I 2023. Dla mnie, no, znaczy moim zdaniem, no, należał do Tima Janka i no, Skate Deluxe. Kolejny dobry montaż, czekam na więcej i dla mnie no, montaż tygodnia. Ostatnio sobie tak wracam do jakichś starych filmów dyskrolkowych, tak sprzed 20 paru lat, jeśli dobrze pamiętam, z 2002 roku. Teraz oglądałem Adio, One Step Beyond. Pewnie dużo młodych skate'ów nawet nie wie o czym mówię. Była taka firma Adio robiąca buty. No, dla mnie to w ogóle top 3 firmy robiące buty, ale już mniejsza z tym. I powiem tak. No, my rok temu, jeszcze jak Radek tu był, to mówiliśmy, że będziemy omawiać te stare filmy skrolkowe. Tak sobie pomyślałem z powrotem o tym. I fajnie by było w sumie. Teraz właśnie w tym tygodniu dalej się będę zabierał za odnawianie jakichś starych filmów rolkowych. Almost Round free. No, też i no co, chyba jednak wrócę do nagrywania tego. Tutaj mam na przykład zioma, który, pamiętam, był ogromnym fanem Almosta. Sobie postaram go zaprosić. Myślę, że raczej przyjmie tutaj pogadankę. I co? No, dużo filmów jest, które będzie trzeba sobie tutaj omówić. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten format. Tak samo. A jeśli macie swoje propozycje, jak z starych filmów, tak jak kiedyś już mówiłem, do 2000 10 roku, czyli jak chcecie Amerykę Steigold, to też mam akurat ludzi od tego, którzy bardzo by tutaj mieli dużo do powiedzenia. Myślę że no Steigold też, no dużo ludzi, chyba ten film odmienił. Też mam parę filmów, które no, odmieniły moją jazdę i w ogóle postrzeganie deskrolki. A no i co? I my się też jeszcze słyszymy w czwartek, bo mam tutaj taki specjalny epizod. On będzie tam, tam trwał krótko, to tak nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy on wam minie. Chociaż w sumie to ja zawsze mówię, że pewnie te wszystkie epizody przed nagraniem będą trwały maks 20 minut, a tutaj wychodzi 40 pary. No... Taki bonusowy, bo też już parę osób o coś się pytało, i na żadnym QA nie odpowiadałem na ten temat. I postanowiłem sobie zrobić taki dodatkowy epizod, także w czwartek się słyszymy. A jak macie swoje propozycje filmów starych, które byście chcieli usłyszeć, tutaj pogadankę, dawajcie znać w komentarzu, bo. One Step Beyond, jeden z moich ziomali, przypomniał. I mówię sobie, puszczę po latach. I fajnie jest w sumie obejrzeć tak, taki stary film. Wiem, to, wie, to pewnie większość słuchaczy tutaj jest młodszych od tego filmu. I mówię, no, piszcie w komentarzach, jaki film byście chcieli usłyszeć. Bakera nie piszcie, Baker 3, bo już jest omówiony. I co? No, czekam na propozycję, bo filmów starych, tych do 2010 czy to polskich, amerykańskich, europejskich, to jest pełno. Dawajcie znać. Dzięki, że słuchaliście. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. Do zobaczenia na desce. Yo!